Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami czytanie tarota dla zodiakalnych lwów na wrzesień 2022 roku. Przygotowałam dla Was drogie lwy Golden Art Nouveau Tarot i talię Życie z Aniołami, z której popatrzymy przesłanie anielskie na ten miesiąc. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie, zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania. I proszę, by Wasze wyższe ja również Was prowadziły, gdy będziecie oglądać swoje to czytanie w swoim czasie. Również zgodnie z najwyższym dobrem. Lwy. Co dla lwów? Jakie przesłanie? Jakie wskazówki? Dla lwów na wrzesień. 2022 roku. Co dla Was, drogie lwy, na ten czas? Lwy, przesłanie na wrzesień 2022 roku. Znaki. Drogie lwy, patrzcie na znaki. Informacje do Was idą. Już patrzymy na znaczenie tej karty. Ta karta jest znakiem ze świata duchowego, o który prosiliśmy. Proszę, bądźmy w prawdzie i miłości, która pozwala Bogu i Aniołom przekazywać nam wskazówki przez wyraźne i czyste znaki. Wiedzmy, że Bóg i Anioły pragną być obecni w naszym życiu za każdym razem, kiedy prosimy o znak, otrzymujemy go. Jeśli uważamy, że potrzebujemy innego znaku, kontynuujmy naszą pracę z cierpliwością. Kiedy będziemy gotowi, znak nie budzący żadnych wątpliwości pojawi się w naszym życiu. Bądźmy wytrwali i cierpliwi. Wszystko się dzieje we właściwym czasie i miejscu. Być może odkryjemy, że nie potrzebujemy już żadnego znaku, bo całe istnienie na Ziemi jest boskim znakiem. Afirmacja. Życie jest Bożym znakiem. Dziękujemy za każdy dzień życia. Energia znaku, energia kontaktu, energia połączenia, można powiedzieć, bo mówi się: daj mi znak, daj mi znak, że wszystko idzie dobrze. Powiedz, że się uda. Prawda? Więc ten świat duchowy będzie z wami w tym miesiącu bardzo się pięknie komunikować. Możecie opracować sobie swoje własne rodzaje połączeń. Niektórzy mówią o znalezionych piórkach. Ja na przykład bardzo często nasłuchuję, czasami jak mam jakiś problem na przykład i chcę, żeby mi świat powiedział, co mam zrobić, życie powiedziało, co mam zrobić, to czasami słucham przechodzących ludzi, albo słyszę, jak, jak słyszę jakąś piosenkę, jakiś refren, gdzieś w, w samochodzie, gdzie ktoś stoi na parkingu i radio ma włączone, to wszędzie jest informacja, informacja jest wszędzie. Kwestia jest taka, na co się skupisz, gdzie znajdziesz tę informację. Są ludzie, którzy patrzą na numery rejestracyjne, i tak dalej, z tego biorą informacje. Tego jest mnóstwo, całe mnóstwo. Drogie lwy, dla was te informacje będą w tym miesiącu szły bardzo konkretnie i otwierajcie się na to. Tutaj była mowa o proszę, bądźmy w prawdzie i miłości, która pozwala Bogu i Aniołom przekazywać nam wskazówki poprzez wyraźne i czyste znaki. Życie będzie Ci pokazywać. Jak się na przykład spóźnisz na autobus, to nie, nie kracz od razu, że źle, że coś tam, a może właśnie to jest dla Ciebie znak, że to nie ten kierunek dla Ciebie? Czasami, patrząc na różne rzeczy, nie widzimy w nich znaków. Otwórzmy się na te znaki. Ok, no dobra. Zobaczymy, co tutaj pokażą karty dla Was. Lwy. Drogie lwy, wrzesień 2022 roku. Co dla naszych kochanych lwów? Jakie energie, jakie potencjały dla lwów? Lwy. Jakie energie, jakie potencjały? Lwy wrzesień 2022 roku. Co dla Was? Co dla lwów? Główna energia, król denarów. Przeszłość twórka denarów. Przyszłość as buław. Co Wam będzie pomagać? Dziewięć buław. Co wam może przeszkadzać? Dwójka denarów. Rezultat, Alborada, karta kochanków. I karta Maga z przełożenia. Kochani, widać w karcie Maga jako kartę łączącą miesiąca, można tak powiedzieć, pod spodem jeszcze karta świata, przepraszam, karta siły. Widać po tej karcie, że wy dokładnie wiecie, co macie robić, macie wyznaczone już jakieś sprawy, projekty i tak dalej, wzięliście sprawy w swoje ręce. Tutaj u Was się dzieje i um, bardzo wiele też będzie zależało od Waszej pracowitości, bo MAC bierze sprawy w swoje ręce. Jest duża szansa, że to, co teraz tworzycie, będzie dawało Wam poczucie bezpieczeństwa. Jest karta króla Denarów, która jest kwintesencją poczucia po prostu bezpieczeństwa, prawda? Oczywiście też może to być jakaś konkretna osoba, bo yy, król yy, Denarów to yy, może przedstawiać się ktoś tutaj yy, niekoniecznie mężczyzna, bo w czytaniach ogólnych no, już nie, nie patrzymy też za bardzo na płeć, ale to może być ktoś taki, kto może być dla Was pomocny, może być na przykład to może być partner, ojciec czy szef, prawda? Ale y my tutaj patrzymy głównie na energię, więc y w czytaniach ogólnych, więc ten miesiąc będzie pod y takim, no, y pod wpływem energii y związanych z tym, żeby poczuć się bezpiecznie, dostatnio żeby y, y, też y, brać sprawy w swoje ręce, skontrolować wszystko, wprowadzać dyscyplinę, porządek do swojego życia. I y, y, to też jest takie panowanie nad swoimi sprawami, też nad swoim zdrowiem. Bardzo, bardzo dobra energia. W, w karcie przeszłości była czwórka denarów, więc wy skupiliście się już, już jakiś czas temu, zauważyliście, że Pewne y, sprawy w Waszym życiu mogą wymagać takiego przyjrzenia się temu i y, delikatnego, tak jakby oddzielenia, y, troszeczkę wycofania się z innych rzeczy, skupienia się na jednym. Y, y, być może w czwórce denarów to mogą być sprawy domu. Takie najważniejsze sprawy, coś takiego, takie zadbanie o siebie i najważniejsze sprawy. W karcie przyszłości. Tutaj, As Buław. Bardzo dobra karta. Karta nowych początków, karta też witalności, siły. To jest takie złapanie wiatru w żagle, to jest też Wasz żywioł, więc będziecie mieć siłę, energię do pracy, do działania, do wprowadzania nowych porządków też do swojego życia. To też jest zdrowie, tutaj, jak najbardziej. I też oczywiście karta Asa Buław może mówić, że. Jakieś nowe zasady, nowe porządki, nowe sytuacje, nowe pomysły, które będą wprowadzane właśnie we wrześniu, mogą później rozwijać się bardzo dobrze w Waszym życiu i przynosić y, no, takie właśnie y, duże korzyści związane właśnie z takim poczuciem bezpieczeństwa, z zasobami. Co Wam będzie pomagać? Jest 9 y, buław. 9 buław wspaniała karta. Na tej pozycji, bo mówi o tym, żebyście byli wytrwali, nie poddawali się, robili swoje, a sukces przyjdzie po prostu. To jest wykazanie się siłą, wykazanie się też taką wytrzymałością. Myślę, że tutaj nie będzie takiego, też karty nie pokazują, żeby jakikolwiek problem miał z tego powodu być. Co wam może przeszkadzać? Mamy dwójkę denarów. Dwójka denarów na tej pozycji może czasami dawać takie poczucie przytłoczenia. Tutaj trzeba uważać, żeby tego poczucia przytłoczenia nie było, żeby ten entuzjazm z Was nie opadał. Też, żeby nie łapać, jak to się mówi, dziesięć srok za ogon, tylko skupić się na jednej rzeczy. Na rozwoju czegoś najważniejszego. Czyli czy to będą sprawy zawodowe, czy związek, czy... Różne jakieś inne sprawy, to ważne jest, żeby nie rozpraszać tej energii na jakieś inne rzeczy, tylko skupiać się na tym, co najważniejsze. No tutaj trzeba uważać właśnie na tą dezorganizację, czyli żeby nie przeżąglować. Tak jak tutaj mamy tego żonglera, który musi utrzymać równowagę żonglując, więc tutaj trzeba uważać, żeby właśnie nie przeżąglować, żeby, żeby nie przesadzić. Więc tutaj, kochani, na to głównie uważajcie. W rezultat rada jest karta kochanków, no kochani, z jednej strony ta karta może wskazywać, że w końcu uda się u was tak jakby połączyć, połączyć tę energię w jedną całość, czyli to wszystko, to co do tej pory robiliście, zacznie nabierać takiego boskiego porządku, można powiedzieć, ale też karta kochanków, może mówić o, o wspaniałych związkach, o dobrze prosperujących firmach, też może mówić o dobrze dokonanych wyborach, czyli te rzeczy, które zostaną rozpoczęte, one przyniosą takie, właśnie takie dopełnienie z takim też błogosławieństwem anielskim. Czyli te znaki też do Was tutaj mogą przychodzić. Oczywiście karta kochanków też może mówić, że osoby spod znaku blizią też mogą być ważne dla was w tym miesiącu. Bo w rezultacie się pokazują, więc też mogą tutaj, jak ktoś mówi, swoje dwa grosze dodać. To też jest karta więzi. Więzi, które mogą bardzo korzystnie wpływać, czyli powiązanie swoich losów z drugą osobą albo z partnerem biznesowym, prawda? Słuchajcie tych znaków. Z kim wam jest po drodze? To jest tutaj ważne. Może dobrze by było nawiązać jakieś współpracę z innymi osobami. Może tutaj, zwłasz, zwłaszcza jeśli będzie to takie pokrewieństwo dusz, wtedy y, może to być bardzo, bardzo korzystne. Może w przyszłości przynieść też ładne pieniądze. Kochani, y, wrócę jeszcze na chwilę do karty MAGA. Ona tutaj jest taka. Y, Jakoś tak najbardziej mnie od samego początku przyciągnęła. Zwłaszcza, że jest to karta Nowych Początków i yy, As Buław jest karta Nowych Początków. Myślę, że to też ma związek z tym, że wrzesień jest pierwszym miesiącem po Waszych urodzinach, lwy. Więc też wchodzicie tak, jakby w nowy rok od razu, jednocześnie, w nowy cykl. I warto jest skontrolować. Król Denarów, prawda? Co w tym roku chcielibyście, żeby się znalazło? Co chcecie, żeby szło w ekspansję, żebyście też nie musieli właśnie tutaj ograniczać się w żaden sposób, tak jak w poprzednim roku z jakimiś sprawami? Myślę, że to jest taki dosyć yy, ważny aspekt, yy, na co postawić w tym roku. A we wrze wrzesień właśnie może być tym momentem, tym miesiącem, w którym będziecie, yy, no, odpalać coś nowego. Ja dołożę może yy, jedną kartę tutaj do tego Asa Buław. Yy, niech nam troszeczkę dopowie, może niech nam da znak właśnie, niech nam tutaj aniołowie dają, dadzą znak o tych nowych początkach. I as mieczy, przepraszam, król mieczy doszedł do tego asa buław. To jest y, spojrzenie z szerszej perspektywy. To jest też mądre zarządzanie. To jest y, y, energia też w ogóle mądrości inteligencji. Energie y, tutaj z samego asa buław dają nowe początki. Ale król buław może mówić na przykład, że. Na przykład, niektóre lwy, mogą, be, może będą chciały napisać jakąś książkę. Na przykład. Czego nie? Król, y, Król Mieczy jak najbardziej y, może wam, ta energia może wam pomóc. Y, możecie też w jakiś inny sposób intelektualnie się rozwijać. Może ktoś będzie chciał wystartować w jakiej, do jakiejś szkoły, zrobić jakieś studia, o których zawsze marzył. Ró, różne tutaj rzeczy mogą być. A może też ten Król Mieczy może oznaczać wejście we współpracę z taką osobą, która może być dla Was bardzo pomocna, od tej strony, takiej merytorycznej, czy to zawodowo, czy w jakichś innych aspektach. Ciekawy, bardzo ciekawy miesiąc się dla Was zapowiada. Jest to takie ugruntowanie Waszej pozycji i doprowadzanie spraw do takiego szczęśliwego połączenia, zintegrowania. I bym powiedziała też, dla niektórych robienie czegoś, co się kocha. Bo też karta kochanków mówi o tym, że wybieramy to, z czym mamy to pokrewieństwo, co kochamy, co jest czym nam jest po drodze, co nas nęci też w jakiś sposób. Więc energia dla Was, drogie lwy, na wrzesień bardzo ciekawa. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, życzę, by te nowe początki przeniosły Wam wspaniałe rezultaty. Odczytujcie znaki z góry, bo już do Was idą i bądźcie wytrwali w swoich dążeniach. Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Wszystkiego dobrego. Pa!